Witamy, jesteśmy na gali Thunder Strike Fight League 3. Waleszna Lubelszczyzna dotarła właśnie tu. Czekamy na naszych zawodników. Mamy nadzieję, że zobaczycie bardzo ciekawą, pasjonującą relację z dzisiejszego wieczoru. Dorwaliśmy przed chwilą Konrada Płazę. Konrad, zaraz walka. Jak nastrój? Dobrze, pozytywnie. To jest ten moment, na który czekam zawsze. Najbardziej się oczekuje wagi, ale walka to już jest wisienka na torcie. Jak przygotowania przez ostatni tydzień, dwa? Ty cały tydzień praktycznie od wtorku dałem sobie już luz, ale przed wtorkiem były kosmiczne. Po 2-3 treningi dziennie naprawdę zasuwałem mocno. A jak oceniasz swojego przeciwnika? Ocenię go w klatce. Next level.
Tak jak mówiłeś przed walką, tak zrobiłeś. Powiedz mi, jak się czujesz po walce? Czuję się świetnie, tylko trochę niespełniony tym, że zawiodłem publiczność, jeżeli chodzi o czas walki. No, tak jak mówiłem, niestety musiałem się trochę śpieszyć. Nie miałem co marnować okazji, a okazja się natrafiła, musiałem ją wykorzystać. Ale coś za coś. Albo widowiskowo, albo czasowo. No, ryzykowałeś dużo. Dokładnie. Następną walkę na pewno potoczę dłużej. Mogę sobie pozwolić na dłuższą walkę. Już teraz wiem, że jestem gotowy, że wygrywam. Jednak przygotowanie amatorskie to jest naprawdę ogromne zaplecze. Pokaż naszym widzom puchar. Tutaj proszę. Dzięki wielkie, życzymy kolejnych sukcesów. Dzięki wielkie. Chciałbym jeszcze podziękować moim sponsorom. Wszystkich, których tutaj widać na koszulce. Bardzo mi pomogli w przygotowaniu. Mojemu szefowi Krzyśkowi, koleżance z pracy Kaśce, mojej narzeczonej, tak jak mówiłem. I wszystkich z całego mojego klubu, jak i z Białej, ze Świdnika, z Lublina. Dzięki, to jest zasługa was wszystkich. Dzięki wielkie. What makes a motherfucker so damn fresh? Z nami Filip Wolański. Filip, ochłonąłeś, była walka wieczoru. Powiedz przede wszystkim teraz, jak oceniasz tą walkę, którą zobaczyliśmy? Tą teraz, walkę wieczoru. No oceniam na chłodno, walka totalnie skontrolowana i zdominowana przez Adama. Troszeczkę może więcej byłoby, jakby było trochę więcej uderzeń, trochę więcej takich akcji stójkowych byłoby ciekawiej, ale wiadomo, o wygranej się nie ocenia także. Moim zdaniem jesteś subiektywny, moim zdaniem jesteś autorem najlepszego knockoutu dzisiejszej gali. Powiedz mi, wymagający przeciwnik? Tak, na pewno wiedziałem, że jest bardzo dobrym parterowcem, że bardzo dobrze obala, dlatego też pilnowałem cały czas tej stójki taką troszeczkę zachowawczą, że tak powiem, nie do przodu. Bałem się tego dobrego obalenia i tego parteru jego, bo wiem, że dobrze się tam kręci. Także bardziej chciałem po swojemu to rozegrać. Nie do końca chciałem iść ten parter, ale jakby się nadarzyła okazja, to trzeba wykorzystać. Trenujesz w klubie Grappling Kraków, a mówisz, że wywodzisz się ze sportów stójkowych. Z jakich? Z boks-kickboxing, dokładnie. Boks i kickboxing to takie dwa moje bazowe style. Bardziej się teraz w tym momencie spełniasz w stójce, czy jednak raczej grapplingowo? Nie, no teraz, tak, że tak powiem, bardzo mocno łączymy te wszystkie trzy płaszczyzny, także każdy się czuje dobrze. Zresztą można to było dzisiaj zobaczyć. Poszedłem z parterowcem do parteru, więc chyba jest dobrze. Filip, powiedz mi, jak oceniasz przygotowanie dzisiejszej gali?
Bardzo fajnie, super hala wypełniona na full, to zawsze robi taką fajną otoczkę i ogólnie muszę powiedzieć, że naprawdę wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czy jeżeli promotorzy będą cię chcieli ściągnąć na kolejne gale na Lubelszczyźnie, będziesz z chęcią tutaj przyjeżdżał? Oczywiście, że tak. Powiedz jeszcze coś od siebie, może chcesz kogoś pozdrowić? Właśnie, chciałbym pozdrowić i podziękować tak naprawdę kilku osobom. Pierwszą osobą jest to mój główny trener Łukasz Sarzach-Lewicki i Paweł Kotaba, całemu teamowi Grapplingu Kraków, no i oczywiście sponsorom. To jest Body House, Policewood, firma Manko, Piotruś Pan, MD Sport, Jackowi Jurkowskiemu za wsparcie i Recha Ortopedika, Arturowi Pawłowskiemu, który naprawdę wyciąga mnie ze wszystkich moich tam jakichś, że tak powiem, zdrowotnych komplikacji i dzięki niemu mogę tutaj stać i bić się i w pełni być zdrowym i funkcjonować. Chłopaków z Krakowa, Sulęcina i Lubniewic. Dzięki Filip za wywiad. Również dziękuję bardzo. Jest z nami Łukasz Bieniek. Łukasz, powiedz mi, jak oceniasz swoją dzisiejszą walkę? No, jestem zadowolony bardzo z wyniku, gdyż to był rewanż z amatorskich zawodów z tym zawodnikiem, gdyż przegrałem na amatorskich zawodach z tym zawodnikiem właśnie przez gilotynę. Więc na zawodowym ringu rewanż smakuje bardzo dobrze. No, przygotowany byłem na 100% i zadowolony jestem, z wielka satysfakcja. Powiedz mi, Łukasz, jak wyglądał twój trening przez ostatnie 2 tygodnie? Cały czas była ostra jazda, kondycja, treningi, 6 treningów tygodniowo. Naprawdę było mocno. 2 dni ostatnio już była regeneracja, dopiero 2 dni przed ważeniem. Już zbijałem wagę do 70 kg. Też byłem już wymęczony, musiałem 2 dni na regenerację poświęcić. Ale tak jak po wyniku widać, byłem przygotowany. Byłem gotowy na 3 minuty. Jak oceniasz ogólnie dzisiejszą galę? Bardzo dobrze, organizacja Thunder Strike prężnie się rozwija, każde gale są coraz lepsze, lepsze nazwiska, lepsi zawodnicy, myślę, że mogą powalczyć tutaj na scenie w Polsce. Jesteśmy po walce wieczoru, powiedz mi, jak się do tego ustosunkujesz, czy tego się spodziewałeś, czy raczej szybszego rozwiązania? Znaczy, no, Ukrainiec jest, chciał w stójce prowadzić walkę, Adama jeszcze tam, pamiętam z zapasów z dawnych lat, więc było wiadomo, że będzie chciał tę walkę sprowadzić do parteru i Grand & Punk będzie jego mocną stroną. I tak było. Czyli nic mnie nie zaskoczyło. Spodziewałem się takiego wyniku i takiej rywalizacji, jak pokazywano. Dzięki za wywiad. Dzięki wielkie. I pozdrawiam wszystkich kibiców z Łęcznej, z Kraśnika i dzięki, że byliście na mnie.